Wszystko zaczęło się od jastrzębia Harrisa. Szybko jednak pod dach Agnieszki i Bartka trafił puchacz myszołów, płomykówka czy pustułki. Taka pasja musiała przewrócić życie do góry nogami. Ale jak się okazało, mali domownicy bardzo szybko zarazili się miłością do ptaków. Na pewno nie możemy powiedzieć, że wiedziemy standardowe życie. Córka nasza już mówi, że będzie sokolniczką. Chcą z nami puszczać ptaki, wychodzimy codziennie z nimi na spacery. Także to życie wygląda całkiem inaczej. Zakręcone, ale pozytywnie zakręcone. W tej chwili Lilka jeszcze mieszka z nami, jeszcze jest ptakiem nielotnym. Dopiero uczy się, do czego służą te skrzydła. No i jest wesoło. Swoją pasją i wiedzą małżeństwo postanowiło dzielić się z najmłodszymi. Tak powstał pomysł organizowania pokazów sokolniczych, między innymi w placówkach edukacyjnych. Tłumaczymy, że orzeł jest duży i opowiadamy o wszystkich tych ptakach. Jeśli powiemy dzieciom, że najmniejsza jest suweczka, która waży 75 gramów, czyli tyle co małe chrupki, dzieci otwierają buzię ze zdziwienia, bo widzą na przykład puchacza. Przekazujemy takie podstawowe informacje, ale moim zdaniem bardzo ciekawe. Dzięki pokazom uczestnicy mają szansę poznania świata ptaków drapieżnych, zobaczenia wielu gatunków na własne oczy, a także pogłębienia wiedzy na ich temat. To jest płomykówka, chyba najpiękniejsza z polskich sów. Jest jeszcze młodziutka, widać, że ma alladynki z puszku. Sowy te żyją obok człowieka. Już dawno wyprowadziły się z lasów i nie lubią gniazd ani dziupli, tylko szukają na lęgi, między innymi miejsca na strychach, w ruinach, wieży kościelnej, tam gdzie mają cztery ściany, bo lubią się do nich przytulać. Od ponad 30 lat ptaki drapieżne są pod ochroną, mimo to wciąż padają ofiarą myśliwych. Dlatego pokazom sokolniczym przyświeca jeszcze jeden cel – pogłębienie świadomości ekologicznej uczestników.